Czas na potrójne espresso. Witam Państwa, witam również moich gości, a są nimi Robert Obaz, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa. Artur Łącki, Koalicja Obywatelska, witam. Dzień dobry, Pani redaktor, dzień dobry Państwu. I Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry. Dzień dobry również. I zacznę właśnie od Kazimierza Smolińskiego. Nie będzie Bartłomiej Wróblewski rzecznikiem praw obywatelskich. Kto następny, kto będzie odpowiednim kandydatem dla Senatu? Bo widać tutaj, że Senat no właśnie robi wszystko, żeby wasz kandydat nie przeszedł. Jak to jest, Kazimierz Smoliński? No jak widać, każdy kandydat, który jest w jakikolwiek związany z naszą kwestią sceny politycznej, tak, czy z naszymi poglądami, jest złym kandydatem. Natomiast jak będzie to kandydat, który będzie reprezentował którąś z formacji politycznej, która ma większość w Senacie, no to wtedy to będzie dobry kandydat. Tak moim zdaniem nie powinno być. Mamy większość w parlamencie, który jest pierwszą izbą, Senat jest drugą izbą. No, tak mamy skonstruowaną konstytucję, że wymaga to zgody. W związku z tym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jeżeli do lipca nie zostanie wybrany, no to będzie musiał, wygaśnie kadencja obecnego rzecznika i Sejm będzie musiał zdecydować, w jaki sposób ten okres przejściowy między wyborem nowego rzecznika po upłynięciu jego 5-letniej kadencji rozwiązać. I Trybunał zwrócił również uwagę, że jest kilka innych tego typu instytucji, gdzie ten 5-letni czy tam 4-letnie z reguły 5-6-letnie kadencje są określone w konstytucji. Ale to znaczy, panie pośle, że miałoby nie być rzecznika przez jakiś czas, tylko jakaś osoba odpowiadająca za? Jak to mogłoby być formalnie rozwiązane? Tak, mogło tak by być, że na przykład funkcję rzecznika pełni dotychczasowy zastępca rzecznika albo też osoba, która no, według Sejmu to będzie marszałek, to może być prezydent, to może być jakiś inny organ wyznaczony. Myślę, że jakieś rozwiązanie się musi znaleźć, bo rzeczywiście nie może być tak, że na skutek braku tutaj zgody między dwiema izbami, no praktycznie fikcyjna staje się kwestia kadencji rzecznika praw obywatelskich. Ten rzecznik może być drugą kadencję rzecznikiem. Wobec tego moglibyśmy konstytucję, że tak powiem, zamknąć, wyrwać tą kartkę czy całą konstytucję wyrzucić, ponieważ nie ma ona zastosowania. I Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Dlaczego dlaczego Senat nie chce Bartłomieja Wróblewskiego? Może najpierw odpowiedź dla pana posła. No, dlatego staje się iluzoryczna i robi drugą kadencję, bo PiS niestety tak rozwalił scenę polityczną w tym kraju, że się nikt z nikim nie może dogadać. Takie pokopał rowy, że tak to wygląda. A nie Platforma tego, teraz rozwala scenę polityczną? Nie, albo nie, sama raczej, się rozwaliła? Nie rozwala, bo jeśli mówimy o rzeczniku RPO, to Platformie i myślę, że wszystkim opozycyjnym kołom zależy, partiom, zależy na tym, żeby to był całkowicie apartyjny kandydat. PiS do tej pory przedstawił dwóch swoich kandydatów, prominentnych członków partii politycznej, prominentnych członków PiS-u i mówi, że oni teraz już nie będą członkami PiS-u i że w ogóle nie będą mieli poglądów jak PiS, tylko będą mieli poglądy, które będą mogli akceptować wszyscy obywatele państwa polskiego. No przecież to jest ewidentna bzdura, pani redaktor. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska razem z Lewicą, razem z Ruchem Hołownia przedstawiała dwóch kandydatów. Nigdy nie przedstawiła kandydata, który byłby członkiem którejkolwiek z tych partii. Ani pani Rudzińska-Bluszcz, ani pan profesor Patyra nie byli członkami partii. Są to apolityczni ludzie, którzy mieli stanąć na czele najważniejszego dla obywateli polskich, dla najważniejszego organu. Organu, który broni tych obywateli przed nadużyciami państwa. No jak może bronić ktoś obywateli polskich przed nadużyciami państwa, który sam w tym państwie jest umoczony totalnie? I stawiamy przecinek. Robert Obaz, Nowa Lewica. Nowa Lewica, bardzo proszę. Dlaczego Bartłomiej Wróblewski nie przyszedł? I teraz w takim razie, co dalej i jak wyjść z tej sytuacji patowej? Ja cieszę się bardzo, że akurat Senat wsłuchał się w apel właśnie pana Bartłomieja Wróblewskiego, bo pan Bartłomiej Wróblewski był drugim nominantem partyjnym, który pojawił się i był głosowany w Senacie. Nie tak dawno, bodajże 8 dni temu w jednej ze stacji radiowych
pan Bartłomiej Wróblewski apelował, że ma być to kandydat ponadpartyjny, nie umoczony w jakiekolwiek powiązania partyjne, więc Senat zagłosował tak, jak pan Wróblewski apelował. I bardzo dobrze się stało. Cieszę się bardzo też, że pan senator Libicki wstrzymał się od głosu, pomimo tego, że wcześniej deklarował poparcie dla pana Wróblewskiego. Jak mój przedmówca wspomniał, byli już w Sejmie głosowani na Rzecznika Praw Obywatelskich kandydata z największym poparciem, z poparciem NGO-sów, całej opozycji. Była to osoba ponadpartyjna i jestem przekonany, że wtedy PiS mogło pokazać i odpowiedzieć na apel to, co dzisiaj nie tak dawno mówił pan Wróblewski i zagłosować za tą kandydatką. Mielibyśmy sprawę rozwiązaną. Dodam też, że to nie jest pierwszy raz, kiedy kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich jest przedłużana. To PiS, żeby wybrnąć i dać swojego kolejnego partyjnego nominanta, próbował poprzez Trybunał Konstytucyjny, ściśle współpracujący dzisiaj z kierownictwem PiS-u, a tak naprawdę... Dobrze, ale panie pośle, to już zostało powiedziane tutaj, tylko pytanie teraz... Chciałbym się odnieść. To bardzo proszę, Kazimierz Smoliński, bo ja chciałabym uzyskać pytanie, co dalej, bo taka trochę niepewna sytuacja nie jest też dobra i to nie jest komfort psychiczny też dla obywateli, którzy często zwracają się do Rzecznika Praw Obywatelskich właśnie. Kazimierz Smoliński. Panowie Smoliński, obaj. Bardzo proszę. Panowie posłowie obaj mówią o tak zwanych ponadpartyjnych czy niepolitycznych kandydatach. No jakim ponadpolitycznym kandydatem był pan rzecznik Bodnar, to wszyscy widzieli, tak? No tak zaangażowanego politycznie po jednej stronie rzecznika nie było w historii od początku, kiedy rzecznik funkcjonuje w Rzeczpospolitej. Także to są po prostu rzeczy, które są dla obywateli jasne i widoczne. Podobnie jak zresztą pani Bluszcz, o której panowie tak mówicie, Rucińska Bluszcz, tak? Która na ostatnim przesłuchaniu czy wystąpieniu przed Komisją Sprawiedliwości, jestem członkiem tej komisji, więc to słyszałem, powiedziała, wiem, że już teraz mnie nie wybierzecie, więc mogę powiedzieć prawdę, i powiedziała, jakie ma poglądy, tak? Tak radykalnie lewicowe, progresywne, że po prostu ja byłem przestraszony tym, co pani mecenas mówiła, i nie daj Boże, żeby ona została wybrana rzecznikiem, i nie została na szczęście wybrana. Wtedy się ujawniła, tak? No, nawet nie wiemy do dzisiaj, bo wszyscy mówią, że taki kandydat, którego popierała cała Polska, a dokładnie nigdy nie wiedzieliśmy, ile tych organizacji ją popierało, to też był skandal i skompromitowała się, powinna sama zrezygnować odnośnie tych organizacji, które ją popierały, bo nawet, że tak powiem, oddziały Związku Łowieckiego czy Rybaków, czy tam kogokolwiek z każdego miasta praktycznie ją popierały, zamiast jedna organizacja. No ale nie będę w te szczegóły wchodził. Rzeczywiście pani redaktor ma rację, powinniśmy odpowiedzieć, co dalej. No na razie mamy orzeczenie Trybunału i Sejm będzie musiał, tak jak powiedziałem, nad tym orzeczeniem się pochylić. No, to nie są partyjni nominaci. Pan profesor Wawrzyk nie był partyjnym nominatem, tak? On nie należał do partii politycznej. Jeżeli nie został wybrany, podjął decyzję, że chce wstąpić do partii, ale nie był członkiem partii, tak? Więc proszę też nie wprowadzać w błąd tu opinii publicznej. I tutaj stawiamy kropkę, drodzy panowie. Kolejna ważna kwestia. Raport NIK-u, który uderza nie w samego na razie premiera Mateusza Morawieckiego, ale w szefa Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Raport w sprawie wyborów kopertowych. NIK w swoim raporcie negatywnie oceniła organizację właśnie tak zwanych wyborów kopertowych. Na zarzuty Mariana Banasia odpowiedziały władze. To był stan wyższej konieczności, podkreśla rzecznik Piotr Miller. To zapytam teraz, to jest jakaś teraz kolejna wojenka, prezes kontra premier. Jak to jest? Bardzo proszę, Artur Łącki. Jeszcze jedno zdanie do rzecznika RPO. Chciałem powiedzieć, że rzecznik RPO był tak postrzegany, panie pośle, że wszystkie sondaże, które były robione, pokazywały, że miał największe zaufanie wśród obywateli polskich. I to jest właśnie ważne, żeby wybrać takiego człowieka, który będzie miał największe zaufanie wśród obywateli polskich. A pan Wawrzyk, no cóż, obraził się na społeczeństwo, że go nie wybrali, więc wstąpił do PiS-u. No gratuluję. A teraz wracając do pana Banasia, pana prezesa NIK,
Dominiku Banasia i do tego raportu. No wie pan, no, my się spodziewaliśmy takiego raportu. Cieszymy się, że NIK stanął ponad partyjnymi podziałami i pokazał prawdziwe oblicze tego rządu. Rządu, którym rządzą, no przepraszam bardzo, ale ludzi, którzy łamią prawo. Ewidentnie łamią prawo. I to, że pan premier Banaś złożył doniesienie tylko na prezesa Poczty Polskiej i spółki papierów wartościowych, to nic nie znaczy, dlatego że tym osobom ktoś te polecenia wydawał. A tą osobą, która wydawała polecenia, był pan Sasin i był pan premier Morawiecki. Więc moim zdaniem prokurator i tak musi dojść do pana premiera, do pana Sasina i spytać się proste pytanie. Dlaczego, panie premierze, łamał pan prawo i dlaczego przez to, że złamał pan prawo, Polska straciła 76 milionów złotych? Kazimierz Smoliński, adwocem, bardzo proszę. W tym kontekście zmarnowania 76 milionów złotych pytam się, jaką mamy gwarancję niezmarnowania 770 miliardów? Kazimierz Smoliński, bardzo proszę, ad vocem. Dobrze, dlatego głosujcie przeciw i nie dostaniemy tych pieniędzy, więc ich nie zmarnujemy. I to jest pozycja odnośnie waszej postawy. O tym też za chwilę jeszcze zdążymy porozmawiać, panowie. Społeczeństwo już was docenia. Tak, pani redaktor powiedziała, że Platforma chce przewrócić scenę polityczną. Nie przewróci, bo przewrócić może duża organizacja, ktoś to ma siłę, a wy już macie 12%, więc nie liczycie się. O tym też za chwilę, ale ja poproszę pana Kazimierza Smolińskiego o komentarz do tego raportu NIK-u. Tak się składa, że jestem... Tak się składa, że jestem przedstawicielem... Panowie, spokój. Zarządzam teraz ciszę i mówię, kto teraz mówi. Każdy będzie miał czas. Kazimierz Smoliński. Bardzo proszę o komentarz w sprawie NIK-u. Tak się składa, panie redaktor, szanowni państwo, że jestem przedstawicielem posłów w wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ustalenia konstytucyjności dwóch przepisów kodeksu karnego 231 i 296, czy w sytuacji obowiązywania tych przepisów zachowania właśnie polityków, członków zarządu spółek w zakresie pandemii, jak mieliśmy szczególnie w ubiegłym roku, kiedy wybory były przygotowywane, czy można objąć zakresem tych przepisów takie właśnie przypadki, które są, bo rzeczywiście jest wątpliwość, czy takie zachowania członków spółek, czy polityków, premierów, prezesów i tak dalej, można objąć tymi przepisami kodeksu karnego, czy też nie. I czekamy na to rozstrzygnięcie Trybunału. Natomiast ja nie zgadzam się tutaj z opinią Najwyższej Izby Kontroli, bo uważam, że jednak zarówno członkowie rządu, jak i prezesi spółek, czy to będzie poczta, czy wytwórnia papierów wartościowych, działali w stanie wyższej konieczności. Wiemy, że były zarządzone wybory przez marszałka Sejmu zgodnie z konstytucją i rząd nie mógł nie przygotowywać tych wyborów. Pan premier, premier Sasin wydawali polecenia tym spółkom przygotowania się do wyborów korespondencyjnych. Pamiętam zachowania opozycji, która wtedy chciała zbojkotować wybory, mówiła, że nie mogą się odbyć wybory tradycyjne, muszą być wybory kopertowe. Następnie chwaliliście się tym, że udało wam się ten termin obalić, że Senat dopiero po terminie 9 maja się miały odbyć wybory, dopiero po tym terminie zajął się tą kwestią, więc te wybory się nie mogły odbyć. Natomiast nie mogliśmy jako państwo polskie się nie przygotowywać do wyborów, które były wyznaczone. I Robert Obaz, Nowa Lewica. Robert Obaz, Nowa Lewica, bardzo proszę. Tak jest. Mamy do czynienia trochę z taką sytuacją, jak mówi przysłowie ludowe, kowal zawinił, cygana powiesili. Główną sprawcą całego zamieszania był niestety pan premier Morawiecki. Pan Marian Banaś poszedł na spotkanie z prezydentem Dudą. Ustalili, kogo wystawią dzisiaj do skazania. No przepraszam bardzo, Poczta Polska czy każda inna firma wykonywała zlecenie, które dostała od państwa. To premier Morawiecki stoi na czele tej grupy trzymającej władzę i to on właśnie doprowadził do tego, że mieliśmy w ubiegłym roku taką, a nie inną sytuację, że 76 milionów zamiast trafić do szpitali, czy do szkół, czy do samorządów, zostało wyrzucone w błoto. Lewica odpowiedzialnie podeszła do tematu i złożyła również doniesienie do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez pana premiera. Nie może być tak, że w państwie polskim
prezes NIK-u, który dzisiaj jest szantażowany przez Prawo i Sprawiedliwość, robi mu się naloty na syna, czy słusznie, czy niesłusznie, oczywiście można z tym dyskutować. Ale wtedy, kiedy jest sytuacja konfliktowa, pan prezes Banaś idzie do prezydenta Dydy, ustalają wspólne zeznania, kogo dzisiaj zaatakować. Padło na prezesa poczty, zupełnie nie wiadomo dlaczego, ponieważ winowajcą jest tylko i wyłącznie pan Morawiecki, pan Sasin. I Kazimierz Smoleński, bardzo proszę. Myślę, że zawiadomił pan prokuraturę w tym zakresie, że dwa organy państwowe się umawiają, żeby dokonać jakiegoś nielegalnego działania przeciwko komuś. No to myślę, że to już pan odpowiednie działania podjął, jeżeli ma pan taką wiedzę, tak, że takie zmowy są. Dziwię się, że panowie nagle nie kontestujecie samej funkcji, że panowie nie kontestujecie samej funkcji. Kazimierz Smoliński teraz. Ja panom nie przerywałem, panie pośle obrazu. Ja się nie odzywam w ogóle. To pan Robert Obaz przerywał, ale za chwilę będzie jeszcze czas. Głosy, może tak pozostawimy, że pani redaktor będzie rozdawać. Panowie, no trzeba tutaj zaprowadzić porządek, więc ja zaprowadzam ten porządek i kolejny temat. I teraz pytanie do pana posła z Koalicji Obywatelskiej. No, nie są to dobre wiadomości, nie są to dobre wieści, 12% najniżej w historii. I czy uważacie, że to jest efekt tego głosowania przeciwko Funduszowi Odbudowy? Bardzo proszę. Artur Łącki. Ja słyszałem o trochę innych sondażach. Kantar mówi o 19%. Już ktoś kiedyś powiedział, nie sondaże wygrywają wybory, tylko ludzie, którzy idą do urny. Jesteśmy na pewnym zakręcie jako Koalicja Obywatelska i Platforma Obywatelska. Ostry zakręt jest, panie pośle. Ale nie pierwszy raz, pani redaktor, z takich ostrych zakrętów wychodziliśmy i niech mi pani uwierzy, wyjdziemy z tego zakrętu. Czy jest to pokłosie tego głosowania? Do pewnego stopnia tak, ale już widać, że ludzie zrozumieli nasze intencje, bo zaczyna się sytuacja odwracać i wiedzą, czego nie chcemy i na co nie będzie naszej zgody i myślę, że Lewica nam w tym pomoże. Nie będzie naszej zgody na to, żeby PiS wydawał ale się... Ale wy już przecież nie lubicie Lewicy, tak, bo na Twitterze były ostre komentarze w kierunku Lewicy. Pani redaktor, jak w każdej rodzinie, a partie opozycyjne, można powiedzieć, stanowią pewną rodzinę, są pewne niesnaski i kłótnie, które się zdarzają. Ale pryncypia są najważniejsze. Ale coś mi się wydaje, że i Polska 2050 i Lewica nie chcą być jednak w tej rodzinie teraz. Nie widzę takiego zagrożenia. A pryncypia są takie, że ani Koalicja Obywatelska, ani Lewica, ani Polska 2050 nie pozwolą na to, żeby PiS zdefraudował te pieniądze. Bardzo proszę, Robert Obaz, słyszy pan, co mówi Artur Łącki, pan poseł, to jak to jest? Będziecie się jednak dogadywać z tą Platformą, z Koalicją Obywatelską, czy nie? Współczuje pan kolegom z Sejmu? 12%, no nisko. Ale tutaj nie ma jakichś współczuć, czy mniej lub bardziej. Prawo i Sprawiedliwość, czyli ta zjednoczona opozycja, też jest kompletnie skłócona i o tym państwo nie mówią w tych programach. Ale cały czas 35%. No tak, tylko w jakim badaniu? Czy to jest poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości z przystawkami, czy bez przystawek, czy z panem Gowinem poza rządem, czy w rządzie, czy z panem Ziobro w rządzie, czy poza rządem? Nie, szanowni państwo, Lewica nie patrzy na sondaże. Lewica robi to, czego oczekują od niej wyborcy. Realizujemy konkretnie tylko wyłącznie to, o czym mówią nasi wyborcy. Nasi wyborcy mówią, chcemy pieniędzy, chcemy lepszych szpitali, chcemy, żeby bardzo dobrze kontrolować te pieniądze, które będą wydawane z KPO. Dlatego zagłosowaliśmy. A Lewica liczy na jakieś stanowiska w rządzie? Szanowna pani, Lewica po to... Widzę uśmiech pana... Smolińskiego, za chwilę zapytam. Nie, oprócz pana Ziobry i spółki, którzy na pewno są mocno przywiązani do stanowisk, bo inaczej by już dawno podali się do dymisji, rozwiązali ten rząd. Nie, Lewica nie liczy na jakichkolwiek stanowiska w rządzie PiS-u. Szanowni państwo, programowo w sprawach społecznych jesteśmy blisko. Ale cały program Lewicy, gdy się wczytamy PiS-u, jesteśmy po dwóch stronach barykady. Naprawdę, my jesteśmy... Strajk kobiet twierdzi, że już jesteście po stronie barykady Zjednoczonej Prawicy. Ja nie chcę w ostatnich dniach naprawdę to, co
powiedział pan Artur Łącki, padło wiele słów z jednej, jak i z drugiej strony. Utrzymajmy ciśnienie, pracujmy na rzecz ludzi. Najważniejsi są ludzie. Nie ma co patrzeć na to, nie obrażać jeden drugiego. Pracujmy wszyscy za Polek i Polaków. Wszyscy, którzy chcieliby współpracować z Lewicą, zapraszam w nasze szeregi. O, proszę, jaka piękna reklama. Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Pan Kazimierz Smoliński się szeroko uśmiecha, jak mówię o tym, że Lewica znajdzie się w rządzie, albo może tak, a może nie. Tak, rzeczywiście, to trzeba z szerokim uśmiechem skwitować. Rzeczywiście pan poseł Obaz ma rację, że jesteśmy po dwóch stronach barykady i różni nas tak dużo, że absolutnie nie wchodzi w grę żaden wspólny rząd. Natomiast cieszę się, że w sprawach, które dla Polek i Polaków, dla obywateli Polski są ważne, Lewica potrafi wznieść się ponad właśnie takie podziały i ponad to politykierstwo i głosować wspólnie z nami. I taką deklarację też na przyszłość słyszałem, że podjęło, że nie będzie totalną opozycją. Natomiast totalna opozycja Platformy się kończy tym, że rzeczywiście ten okręt Platformy jest na zakręcie i mam nadzieję, że w najbliższym czasie się wywróci. Co prawda on nie utonie, ponieważ Platforma ciągle jest dużą partią, z dużymi dotacjami, więc to nie jest tak łatwo. Ale będzie ewakuacja do Hołowni, będzie ewakuacja do PSL-u. Do Hołowni pewnie nie tak dużo, bo on nie ma zamiaru być drugą platformą, więc wybierze tylko niektórych. PSL próbuje tworzyć jakąś nową chadecję, te niedobitki z Platformy Konserwatywnej, które tam jeszcze dostały. Niedobitki, pewnie. No wie pan, panie pośle, no. Tak mówicie, niedobitki konserwatywne, bo resztę już wyrzucono albo sami odeszli. Natomiast no, pan poseł Łącki powiedział prawdę. Rodzina razem z SLD, no to właśnie skręt w lewo was gubi. I idźcie dalej tą drogą, ja nie będę po was płakał. Znamy ten tekst. I kończymy tę naszą rozmowę. Słowa? Jedno mógłbym zdanie dosłownie, panie pośle, bo już jesteśmy po czasie. Panie pośle, no, ten statek, o którym pan mówi, Platforma Obywatelska, on nie zatonie i będzie płynął jeszcze bardzo długo, dlatego że to jest nowoczesny statek. Statek na miarę XXI wieku, a nie taka średniowieczna krypa, jaką wy płyniecie z tymi waszymi poglądami wyciągniętymi z XVII wieku. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa, wracając do koalicji, do wszystkich partii opozycyjnych. My możemy się różnić w pewnych kwestiach i pewnie się zawsze będziemy różnić. I nieprawda jest, że któraś z partii ciągnie kogoś i chce być lepsza od innej. Nie, ale niech pan zauważy, zawsze, kiedy są ważne sprawy dla Polaków, zawsze, w których kończymy już inaczej, niestety bardzo dziękuję. Robert Obaz, Artur Łącki i Kazimierz Smoliński byli państwa i moimi gośćmi. Nie macie większości. Dziękuję, wrócimy do tej rozmowy, mam nadzieję, w tym samym składzie niedługo. Do zobaczenia.